co? Nie ma! Nie ma! Wszyscy idziemy razem! Dobra!
Oczy idą dalej, oczy idą dalej, reszta wchodzi na teren. Oczy schodzą na bok. My to mamy nowy. Raz, dwa, trzy. Na godzinie wraca do mnie. Beton płaci. Możecie się schować w cieniu troszeczkę. Pierwszą rzecz, którą macie powtórzyć, to jest nie ma, a druga jest spoko. To jest proste, nie? Nie ma, spoko. Uwaga, jedziemy. Nie ma lepszego zlotu. Nie ma. Wszyscy idziemy razem. Spoko. Teraz będzie litania. Teraz będzie litania tych wszystkich, którzy do nas przyjechali. Uwaga, kochani, chciałbym, żebyście pokazywali, gdzie jesteście, dobra? Coś tutaj ginę. Uwaga! Zespół szkół Grabowie. Halo. Okrzyk radości. Grabowiec. Raz, dwa. Mińsk Mazowiecki, szkoła podstawowa numer 6. Okrzyk radości. Nie ma. Gdzie jesteście? W ambulatorium, już nie dają rady. Dobra, jedziemy dalej. Zespół szkolno-przedszkolny w Grębkowie. Co? Szkoła podstawowa numer 9 w Siedlce. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Daleko, daleko. Szkoła podstawowa numer 1 w Szczawnica. Jesteście? Dobrze. Cieszymy się. Raz, dwa. Raz. Dobrze, Szczawnica. Zamość! A może trochę emocji? Jesteśmy. Pojechaliśmy. Cieszymy się. Dobra, to był Zamość. Łyse! Jakie małe żabki fajne. Dobrze. Raciborowice Dolne. Co? Co pod drzewem? Stary Kębłów. Co? Wszyscy dojechali? Elegancko. Zespół szkół kształcących Płońsk. A jakie mocne głosy, no. Szkoła podstawowa Turek. Ja to kojarzę z serkami. To jest tam właśnie. Brawo dla tych brawo. A przywieźliście coś? Coś przywieźliście? Nie? Następnym razem, bo wiecie, że już nie będzie. Szkoła podstawowa Wierbka. Jest? Jest. Ledwo co żyją, a co? Tak jak my wszyscy.
To jest teraz ciężko do przejścia. Rzężę czy wice? Zerzęczyce. Zerzęczyce. Ale coraz gorzej mi to wychodzi, to może... Gdzie wy jesteście? O, tu jesteście. Czerwona brygada. Dobrze, idźmy dalej. Wiesz, klas. Jest? Co? Ci sami się zgłaszają, zobaczcie. Zespół szkół numer 1 Łuków. Łuków? Co? Gdzie? Tu jesteście. Bardzo dobrze, witam was serdecznie. Szkoła numer 1 Starogard Gdański. Starogard Gdański jest? Gdzie? Tutaj jesteście. Wy powinniście pieszo przyjść. Dobrze. Ścianka. Jaka? A, bo tak napisali, nie? Łomnice? To jakieś kamieniołomy obok was, czy co? Nie, nie, nie tak. Bobolice! O, najlepsza ekipa dotychczas. Zobaczcie, Bobolice! Jeszcze raz. Bobolice! Elegancko. Bardzo dobrze. Czarnków! Tu jesteście? Bardzo dobrze. Kraków! Kraków! Au! Au! Gladiatorzy z Krakowa! Gniezno! Gdzie jest Gniezno? Gdzie jest to? Tam jest. Bardzo dobrze. Siedliszcze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. To, że taka chwila przerwy, to specjalnie, bo staliście w cieniu. No to nam chodziło, żebyście odpoczęli. Proszę Państwa, oddaję głos. Tutaj są wybitni, tu są przedstawiciele miasta, powiatu i nasi honorowi goście, których szczegółowo przedstawimy już w Domu Kultury. Nie będziemy trzymać Was na słońcu, ale chcę Was powitać wicestarosta powiatu czeskiego, pan Zbigniew Zgoda. Oddaję głos. Szanowni Państwo, droga młodzieży, mam wielki zaszczyt powitać wszystkich uczestników z lotu szkół sienkiewiczowskich. Równie gorąco i serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości. Witam wszystkich w Tczewie, mieście leżącym na Kociewiu, drugim po Kaszubach regionie Pomorza Gdańskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie na ziemi o wielkiej tradycji i dorobku kulturowym. Podobnym dorobkiem mogą pochwalić się mieszkańcy tej ziemi i od nich chciałbym Wam wszyscy moi drodzy przesłać jak najserdeczniejsze życzenia i życzyć miłego pobytu w naszym mieście. Dziękujemy. Proszę Państwa, wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Kazimierz Szyckiewicz, też dwa słowa w imieniu pana prezydenta i Rady Miejskiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, takie spotkania, myślę, szkół o tym samym imieniu są czymś wspaniałym, integrującym różne szkoły i miejscowości w Polsce. Ja pamiętam, jak przez 25 lat pracowałem, w tym kilkanaście lat byłem dyrektorem zespołu szkół kolejowych tutaj po sąsiedzku, to tych szkół w Polsce było 33 i też takie spotkania się odbywały. Czynnikiem łączącym był nie patron, ale fakt kształcenia dla polskich kolei państwowych. Życzę wszystkiego dobrego, miłego pobytu w Trzewie i na Ziemi.
Szanowni Państwo, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych imienia Henryka Sienkiewicza mamy zaszczyt serdecznie powitać na uroczystej gali inaugurującej 26. Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Tczewie. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla Państwa pan Arkadiusz Bednarek oraz pan Mariusz Małut. Ta trudna do wymowy nazwa w gwarze kociewskiej brzmi Derszewo. W starych kronikach w języku łacińskim brzmi Trsow. O etymologii tej nazwy długo by mówić. Dość powiedzieć, że językoznawcy spierają się o nią od lat, a studenci szkół teatralnych, ucząc się prawidłowej dykcji, powtarzają zwrot Pocztmistrz Tczewo. Tczew to miasto w północnej Polsce, położone nad Wisłą na Kociewie. Jest to ważny węzeł komunikacyjny, siedziba powiatu tczewskiego. Jego historia sięga 1198 roku. W 1258 roku w Tczewie powstała Rada Miejska. Jest to ważna informacja, bo to jedyny taki przypadek w Polsce, gdy stało się to wcześniej niż lokacja miasta. W 1260 roku Tczew uzyskał prawa miejskie. Od tego czasu miasto przechodziło różne koleje losu, od najazdu krzyżaków, poprzez wojny szwedzkie, po kilkukrotne wizyty cesarza Napoleona I w latach 1807-1812. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto dostało się pod panowanie pruskie. Wyzwolenie i powrót do Polski nastąpił w 1918 roku za sprawą Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Ważną informacją jest fakt, że w II Rzeczypospolitej w 1920 roku w Tczewie powstała pierwsza szkoła morska. W mieście istniał wówczas port rzeczno-morski. Szkołę przeniesiono do Gdyni po wybudowaniu tego miasta i portu. Mało kto wie, że w Tczewie rozpoczęła się także II wojna światowa, gdyż już o godzinie 4:34 1 września 1939 roku trzy bombowce zaatakowały most przez Wisłę. Ten most, a w zasadzie mosty drogowy i kolejowy, to największy zabytek miasta. Wybudowane zostały w XIX wieku. Zastosowano w nich wyjątkowe rozwiązania techniczno-inżynieryjne. Zabytek ten został wpisany przez Amerykańskie Towarzystwo Inżynieryjne jako zabytek inżynierii budowlanej. Na tej samej liście znajduje się wieża Eiffla. Mosty te widzicie Państwo także na oficjalnym logo naszego zlotu. Tyle gwoli wstępu. Dziś spotykamy się z okazji niecodziennego w historii miasta wydarzenia, czyli 26. zlotu szkół sienkiewiczowskich. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Antoni Szymański. Starosta tczewski, prezydent miasta Tczewa, starosta powiatu łukowskiego oraz dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe, sztandary szkół imienia Henryka Sienkiewicza wprowadzić.
prosimy o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, panią Elżbietę Tamarę Małecką. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna dla społeczności naszej szkoły, ale myślę, że także jest to duże przedsięwzięcie, ważne także dla miasta i całego regionu, całego powiatu. Jest to forma dodatkowej edukacji młodzieży, także w sferze wychowawczej i obywatelskiej. Dlatego ogromnie cieszy nas fakt, że dzisiejszą uroczystość zaszczyciło swą obecnością tak wielu znamienitych gości. Serdecznie witam prezydenta Tczewa, pana Mirosława Pobłuckiego. Witam wicestarostę powiatu tczewskiego, pana Zbigniewa Zgody. Witam przewodniczącą Rady Powiatu Tczewskiego, panią Barbarę Kamińską. Oraz wszystkich radnych powiatów, którzy przyszli dzisiaj do nas. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Kazimierza Ickiewicza oraz radnych miasta. Witam członka zarządu powiatu czeskiego, pana Stanisława Smolińskiego. Szanowni Państwo, pomorskiego kuratora oświaty reprezentuje dzisiaj pani wicekurator, pani Małgorzata Bielan, serdecznie witamy. W imieniu senatora Rzeczpospolitej, pana Antoniego Szymańskiego, jest z nami dzisiaj dyrektor biura, pan Mariusz Kowalik, witam. Bardzo się cieszymy z obecności księdza prałata Piotra Wyzgi, naszego duchowego ojca. Starostę powiatu łukowskiego, tego powiatu, gdzie mieści się Muzeum Woli Okrzejskiej, reprezentuje dzisiaj sekretarz powiatu łukowskiego, pan Jerzy Siwiec. Witam. Serdecznie witam byłego dyrektora naszej szkoły, który był dyrektorem wtedy, kiedy szkoła przyjmowała imię Henryka Sienkiewicza, pana Zenona Trewy. Dziękuję za obecność wszystkim koleżankom, kolegom, dyrektorom szkół i placówek oświatowych miasta i powiatu tczewskiego. Witam panią Joannę Grabowską, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki tego wspaniałego miejsca, w którym się znajdujemy dzisiaj. Witam panią Brygidę Giełdę, prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, oddział w Tczewie. Witam przedstawiciela policji, która wspierała nas dzisiaj w przemarszu i starała się, żeby kierowcy nas nie zamordowali. Witam pana aspiranta Dariusza Mara. Szanowni Państwo, są wśród nas również goście honorowi. Witam serdecznie prawnuczkę Henryka Sienkiewicza, panią Annę Dziwanowską. Witam dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, pana Macieja Cybulskiego. Wraz z mamą, panią Anną Cybulską. Pani Anna wspierała swojego świętej pamięci męża Antoniego w tworzeniu rodziny szkół sienkiewiczowskich, nas wspiera duchem. Pani Aniu, serdecznie pani dziękujemy za to wszystko. Z całego serca witam zebraną w tej sali braci sienkiewiczowskich. Wszystkich nauczycieli, uczniów, 50 szkół, których
przedstawiciele są z nami, 50 szkół noszących imię tego wielkiego pisarza. W imieniu całej społeczności szkoły, zespołu szkół budowlanych i odzieżowych imienia Henryka Sienkiewicza serdecznie dziękuję, że przyjechaliście do Tczewa i mam nadzieję, że wyniesiecie z naszego miasta, z pobytu w naszym mieście jak najlepsze wspomnienia. Witam przedstawicieli mediów, Radia Gdańsk, Radia Głos, Telewizji Tetka, portalu Tyczy.pl, Dziennika Bałtyckiego, Gazety Tczewskiej. Szanowni Państwo, witam również wszystkich, których być może nie wymieniłam z nazwiska, ale każdy gość jest tutaj dzisiaj mile widziany i cieszymy się z jego obecności. To jest niespodzianka, Panie Prezydencie. Proszę mi scenariusza nie zmieniać. Pan Prezydent rządzi w mieście. Ale proszę Państwa, ja chciałam, żeby to była niespodzianka, ale już nie będzie. Jest wśród nas wielka dama polskiego teatru i kina, pani Ewa Wiśniewska. Ja myślę, że będzie jeszcze chwila na brawa, wtedy, kiedy pani Ewa porozmawia z nami. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na króciutką chwilę wspomnień, naprawdę króciutką. W 2002 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 40-lecia. I wówczas w trakcie przygotowań do tej uroczystości narodziła się taka myśl, taki pomysł. Szkoła nie miała patrona. Chcieliśmy, żeby tego patrona miała. Po długich dyskusjach wyłoniono 3 kandydatów, a następnie w drodze referendum wśród uczniów i nauczycieli wyłoniliśmy tego właśnie kandydata Henryka Sienkiewicza i jego imię postanowiliśmy nadać naszej szkole. To uroczyste nadanie imienia odbyło się 1 września 2002 roku, natomiast wcześniej my się przygotowywaliśmy i już w maju wyruszyła wycieczka szkolna, około 50 osób i 4 pani nauczycielki, miałam zaszczyt być w gronie tych nauczycielek, wyruszyliśmy na wycieczkę śladami Sienkiewicza po Polsce. Odwiedziliśmy wówczas Warszawę, Wolę Okrzejską, Oblęgorek, na Mazowszu w Płońsku, tam gdzie Sienkiewicz przez pewien czas pracował, wiele miejsc. Ale kiedy dotarliśmy do Woli Okrzejskiej, poznaliśmy pana Antoniego Cybulskiego, już świętej pamięci, który wówczas był dyrektorem. On z taką pasją, z takim zaangażowaniem opowiadał o Sienkiewiczu, że pani Anno, proszę mi wybaczyć, ale my wszystkie zakochałyśmy się w pani mężu wówczas. I postanowiłyśmy, bo mówił o Sienkiewiczu, mówił też o swojej idei tworzenia właśnie tej rodziny szkół sienkiewiczowskich, tych zlotów i to było takie naprawdę ciekawe. I z tego co mówił, można było poznać Sienkiewicza nie jako postać taką bohatera z kanonu literatury czy postać słownika, ale taki żywy człowiek, taki prawdziwy z wieloma przygodami i rozterkami życiowymi. No i tak się właśnie zaczęło i potem jeździliśmy na wszystkie zloty. A teraz możemy gościć Państwa w Tczewie. Byłam na wielu zlotach i wiem, że na tej sali są znajomi, przyjaciele z poprzednich zlotów, bo tak już znacznie ze szkołami sienkiewiczowskimi jest, że czujemy więź i tworzymy rodzinę. I chcemy, aby tak było dalej, zawsze. Sienkiewicz jako patron, jego życie i twórczość uczą nas patriotyzmu, wrażliwości na drugiego człowieka, zaangażowania w pracę społecznikowską, poszanowania dla tradycji narodowych. Państwo Anna i Antoni Cybulscy połączyli nas, szkoły sienkiewiczowskie, zainicjowali ideę zlotów się, spotkań, które trwają już 26 lat. Muzeum w Woli Okrzejskiej, dzisiaj kierowane przez pana Macieja, stało się swoistym centrum dowodzenia tego ruchu. Pan Maciej Cybulski, obecny dyrektor, nas w tym wspiera, kontynuuje tę ideę, a my wszyscy chcemy się spotykać w kolejnych latach. I bardzo się cieszę, że tu wszyscy jesteście i uważam, że 26. Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich zaczął się, uważam za otwarty. A teraz zapraszamy na scenę prezydenta miasta Tczewa, pana Mirosława Pobłockiego.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy uwierzycie, ale jestem zaskoczony, że muszę wystąpić. Kompletnie nie jestem przygotowany. Siedzę tutaj przez dosłownie moment obok znakomitej aktorki Ewy Wiśniewskiej i już zdążyłem się z nią pokłócić o rolę Henryka Sienkiewicza. Ponieważ pani Ewa jest zagorzałą wielbicielką, a ja mówię, oj, Sienkiewicz, ten pączuszek. Od razu wyjaśniam, o co chodzi. Sienkiewicz pisał dla pokrzepienia serc. Ale niekoniecznie zgodnie z prawdą historyczną. Przecież nie o to chodziło, nie był historykiem. Chodziło o to, żeby książki były lekkie, łatwe i przyjemne i pokazywały Polskę z dobrej strony. Niestety ukształtowały czasami nasz wizerunek na wiele tematów w sposób odmienny od prawdy historycznej. Myślę, że to jest dobry też moment do tego, żeby popatrzeć na tę część historii z punktu widzenia samej historii. To jest okazja dla nas, żeby postudiować po prostu historię. Nie opierać się tylko na książkach Henryka Sienkiewicza, które się czyta naprawdę lekko, łatwo i przyjemnie, chociażby Potop, czy inne książki. Pytanie, czy tak naprawdę było. Nasza postawa względem Krzyżaków, względem Ukrainy, była ukształtowana przez Sienkiewicza. Do dzisiaj mamy takie przekonania. Myślę, że czytając tę wspaniałą literaturę, powinniśmy też sięgać do innych książek i porównywać pewne rzeczy. I stąd też nasza tutaj dyskusja z panią Ewą. Myślę, że jeszcze ona będzie się toczyła dalej. Ja lubię Sienkiewicza, ale uważam, że niestety czasami jesteśmy niewolnikami tego, co przeczytamy w pierwszej kolejności. To jest też jakby taka odezwa do mediów. Jesteśmy niewolnikami mediów. To media kształtują nasze poglądy, naszą świadomość. W swoim czasie takimi mediami były książki właśnie Sienkiewicza. Szacun, mówiąc językiem młodzieżowym, dla autora, bo rzeczywiście podniósł nasze wyobrażenie narodowe. Byliśmy dumni z tego, że byliśmy wtedy mocarstwem. Ja czasami dla takiej przekory mówię, że Tczew, na początku była informacja o mieście, o historii tego miasta. Mieliśmy takiego pecha, bo myśmy wszystkie bitwy w historii przegrali. Począwszy od Grunwaldu. Pod Grunwaldem drużyna tczewska uczestniczyła po stronie Wielkiego Mistrza. Wtedy byliśmy częścią zakonu krzyżackiego. Za czasów Napoleona, niestety, wraże wojska napoleońskie zdobyły nasze pruskie miasto Tczew. No taka jest prawda historyczna. Mówię o tym, żeby nie poddawać się pewnym takim stereotypom, a opiera się na historii. Ona czasami nie jest dla nas wygodna, czasami nie jest dla nas akceptowalna, bo myśmy by chcieli być takim prastarym miastem polskim. To nie jest prawda. Tczew w swojej ponad 750-letniej historii przez mniej więcej połowę czasu był miastem pruskim. Te mosty, które widzieliście, to Prusacy wybudowali. Chociaż jest jeden element pozytywny w historii miasta Tczewa. W XVII wieku raz udało nam się wygrać jedną bitwę z Karolem Gustawem w czasie wojen polsko-szwedzkich. To jest jedyna wygrana wojna przez miasto Tczew. Także apeluję do młodzieży, żeby jednak studiować w sposób taki bezstronny historię. Nie ulegać, tak jak powiedziałem, stereotypem. Historia jest naprawdę wdzięcznym polem do nauki. Bo to jest nasza tożsamość, bez względu na to, jak ona jest. Życzę wam tego, abyście na kanwie powieści Henryka Sienkiewicza dotarli do tej prawdziwej historii. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszamy na scenę wicestarostę powiatu tczewskiego, pana Zbigniewa Zgodę.
Szanowni Państwo, kochana młodzieży, w odróżnieniu od Pana Prezydenta nie zamierzam szokować. I chciałbym powiedzieć, że takie dni jak dzisiejszy, no, stały się już tradycją i to jest piękne. I nikogo nie dziwi, że w takich momentach jak ten dzień dzisiejszy, dochodzi do wymiany poglądów i to nie raz ostrych, oby tak było, bo to zawsze budzi postęp. Postęp się tworzy jest wtedy, kiedy jest różnica zdań, jakakolwiek różnica. Nawet prąd płynie, kiedy jest różnica potencjału. W takich momentach jak dzisiejszy dochodzi do wymiany poglądów, na przykład na temat postaci wielkiego Polaka, jakim był bez wątpienia Henryk Sienkiewicz. Propagowanie jego twórczości i przesłania, jakie ta twórczość niosła, było bardzo ważne w czasach odległych, ale uważam, że i dzisiaj, w tym rozchwianym świecie, jest potrzebne jakieś spoiwo, które łączy, które potrafi łączyć ludzi ze sobą. Każdy naród tego potrzebuje. Dlatego uważam, że ta twórczość równie ważna jest i dzisiaj. Drugą rzeczą, jaką takie spotkanie mogą nieść, to poznanie własnego kraju. Myślę, że będziecie gdzieś jeździć na wycieczki, będziecie poznawać nasz region i to jest bardzo piękna rzecz. Poznanie piękna własnego kraju, poznanie piękna regionu, który jest składową naszego kraju. Jest to moim zdaniem poznawanie przez młodzież piękna kraju, dialektu naszego. To jest przejaw wyjątkowego patriotyzmu, takiego zwykłego, lokalnego. Patriotyzmu na co dzień, bez szumu tam werbli, łopotu, sztandarów. Heroizmy nam nie są potrzebne, może w przypadku kataklizmów albo wojen, ale na co dzień poznawanie piękna języka, pielęgnowanie piękna języka własnego regionu. To jest piękny patriotyzm, moim zdaniem. I trzecią rzeczą to są spotkania z ludźmi. Nie wiem, czy jest większy, cenniejszy dar niż podarowanie komuś własnego czasu. Spotkania z drugim człowiekiem. Dlatego spotykajcie się. Zabierajcie przyjaźnie, bo to bardzo ważne. I zawieźcie tam do swoich miejscowości i opowiedzcie, jak piękny region jest tam na północy Polski. Być może ktoś w planach wakacyjnych sobie zapisze i wróci do nas. Życzę Wam przeżywania jak najpiękniej tych dni. Możecie śmiało odczepić i żagle niech Was poniosą daleko do tych rejonów naszego kraju, których jeszcze nie znacie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za przemówienie i życzenia. A teraz zapraszamy na scenę pomorskiego wicekuratora oświaty, panią Małgorzatę Bieranek. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Państwo Organizatorzy i Szanowni Państwo Goście. Ja troszkę się przygotowałam, dlatego rozpocznę takim cytatem, niedługim,
To za chwilę. Jestem pod wrażeniem moich przedmówców, ich wystąpień. Myślę sobie tylko, że rzeczywiście pan prezydent taką jakby otwiera polemikę, choć może nie w tym momencie, ale refleksja, że to dzięki, czy może z powodu Henryka Sienkiewicza rzeczywiście czasami myli nam się historia, prawda historyczna z fikcją literacką. Szanowni Państwo, chciałabym przeczytać taki fragment. W każdym społeczeństwie są geniusze skupiające w sobie ducha narodu. Oni reprezentują jego charakter w oczach świata. Pielęgnują wspomnienie przeszłości narodu, by natchnąć go nadzieją na przyszłość. Są jak dęby. Ich natchnienie zakorzenione jest głęboko w historii. Lecz korona szumi w wichrach dzisiejszego dnia. Takim reprezentantem literatury i ducha narodu jest człowiek, którego Szwedzka Akademia odznaczyła Nagrodą Nobla. Jest on obecny wśród nas. Nazwisko jego – Henryk Sienkiewicz. Szanowni Państwo, to jest wypowiedź, fragment wypowiedzi sekretarza Szwedzkiej Akademii Królewskiej w dniu, kiedy została Henrykowi Sienkiewiczowi przyznana literacka Nagroda Nobla. Sam Henryk Sienkiewicz bardzo często we wspomnieniach, listach do przyjaciół wspominał ten moment. Ta charakterystyka postaci, osoby czy osobowości Henryka Sienkiewicza jest, nie śmiem powiedzieć trafna, nie śmiem tego oceniać, ale powoduje, że dzięki temu, że państwo, szkoły w całej Polsce, a nawet za granicą przyjęły, niektóre ze szkół przyjęły imię właśnie naszego wspaniałego noblisty Henryka Sienkiewicza i są tutaj obecne reprezentacje tych szkół, to powoduje, że tak jak tam podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, tak i tutaj dzisiaj czujemy, że Henryk Sienkiewicz jest wśród nas. Szanowni Państwo, dziękuję z całego serca za pracę wychowawczą nauczycieli, uczniów wraz z nauczycielami, dyrektorów szkół, może w takiej kolejności powinnam rozpocząć, wokół postaci waszego patrona. Daje jego osobowość, jego literacka twórczość i jego działalność, jego patriotyzm i działalność narodowa daje wszystkim nieograniczone możliwości takiej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Mieć takiego patrona to na pewno jest wyzwanie, ale wszyscy Państwo w Państwa szkołach to wyzwanie wspaniale realizujecie. Potrafiliście, potraficie mu sprostać. Serdecznie gratuluję pani dyrektor tutejszej szkoły tczewskiej i dziękuję za podjęcie się tego wyzwania, by zaprosić rodzinę, wspaniałą, wielką rodzinę szkół o imieniu Henryka Sienkiewicza tutaj właśnie do naszego pięknego regionu na Pomorze. Myślę, że ten czas, który spędzicie ze sobą i zwiedzając nasze piękne okolice, będzie spędzony z wielkim pożytkiem i z wielką przyjemnością. Chciałabym w imieniu własnym, ale przede wszystkim pomorskiego kuratora oświaty, pani dr Moniki Kończyk, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje, życzyć dalszej pracy, natchnienia, wiary, że wiele rzeczy warto w życiu spełniać, realizować. Taki zjazd
taka organizacja zjazdu, pani dyrektor, zdaje sobie doskonale sprawę, jak wielki to jest trud i chylę czoła, ponieważ jest to bardzo cenne, potrzebne. Jest to wydarzenie tak ważne dla naszego całego środowiska szkół sienkiewiczowskich, ale nie tylko. Chciałabym przy okazji wspomnieć, że w naszym, sprawdziłam to przed dzisiejszym dniem, że w naszym regionie jest 21 szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza. Są to czasami zespoły, ale jako odrębne placówki 21. Mam nadzieję, że przynajmniej znakomita większość znajduje się tutaj, reprezentacji tych szkół znajduje się na tej sali. Są to szkoły właśnie z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Pelplina, Kartus, Cedr, Cedry Wielkie. I jeszcze tutaj słyszę Malbork, tak, i jeszcze chyba o tym zapomniałam, ale właśnie w całym województwie są szkoły noszące imię naszego wspaniałego literata, wspaniałego Polaka, człowieka, Henryka Sienkiewicza, tego, który przez całe dzieje, odkąd zaczął tworzyć i działać do dnia dzisiejszego w różnych okolicznościach, w różnych dziejach historycznych, w różnych czasach historii, właśnie pokrzepiał nasze serca. Pani dyrektor, dziękując bardzo serdecznie za to wydarzenie, chciałabym przekazać na pani ręce kwiaty. Dziękuję bardzo. Miło nam słyszeć takie słowa. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszamy na scenę dyrektora biura senatora Antoniego Szymańskiego, pana Mariusza Kowalika. Przyjąłem również honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Cieszę się, że ta piękna tradycja spotkań w społeczności oświatowej szkół sienkiewiczowskich jest tak systematycznie kultywowana i że w tym roku to Tczew jest miejscem, gdzie będzie okazja do pogłębienia wiedzy o naszym nobliście oraz do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów pomiędzy społecznościami placówek patronackich z całej Polski. Niestety z uwagi na udział w posiedzeniu Senatu nie mogę osobiście uczestniczyć w obchodach Państwa Święta. Mimo iż nie mogę tego zrobić samodzielnie, niech mi wolno będzie za pośrednictwem tego listu na ręce Pani Dyrektor złożyć najserdeczniejsze gratulacje dla organizatorów za tak konsekwentne pielęgnowanie pamięci o Waszym patronie Henryku Sienkiewiczu, jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Cieszę się, że społeczność Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych imienia Henryka Sienkiewicza w Tczewie w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości jest gospodarzem tego spotkania, bowiem będzie okazja, aby gościom z innych szkół w Polsce pokazać piękno Tczewa i regionu kociewskiego. Chcę na koniec raz jeszcze podziękować organizatorom za możliwość wspomnienia pisarza, który stał się symbolem twórcy ku pokrzepieniu serc swoich czytelników Polaków w czasach, kiedy jeszcze nikt nie wiedział,
iż w 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyska niepodległość. Z wyrazami szacunku Antoni Szymański, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjemność też wręczyć kwiaty i drobny upominek w postaci albumu na 500-lecie Senatu RP. Również żałujemy, że pana senatora nie było dzisiaj z nami, ale no cóż, taka praca. Teraz zapraszamy na scenę przedstawicieli powiatu łukowskiego, pana sekretarza Jerzego Siwca oraz dyrektora muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, pana Macieja Cybulskiego. Pani dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży, w imieniu mojego szefa starosty łukowskiego Janusza Kozioła chciałbym gorąco wszystkich państwa, wszystkich uczestników zlotu gorąco pozdrowić i przeprosić za to, że nie może dzisiaj uczestniczyć w tym zlocie. Natomiast ja się troszeczkę cieszę z tego, bo to ja mogę go reprezentować i być po raz piąty na zlocie. I wierzcie mi państwo, wierzcie mi państwo, te zloty mają swoją taką specyficzną atmosferę, za którą jestem wdzięczny świętej pamięci panu Antoniemu, bo to on stworzył platformę, pokazał wam tę platformę w postaci Henryka Sienkiewicza, która pozwala wam tutaj się spotykać i to, co mówił pan starosta, nawiązywać nowe przyjaźnie, znajomości, zwiedzać naszą piękną Polskę. Chciałbym również pogratulować organizatorom, bo te pięć razy, kiedy uczestniczyłem w tych zlotach, pokazują, że to jest taka samonakręcająca się maszynka. Każdy kolejny organizator chce zrobić u siebie więcej i lepiej. I wierzcie mi państwo, to widać. I za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również opiekunom, którzy zabierają tutaj młodzież, organizują ten wyjazd i są tutaj z nami. Ja z tego, co wiem, to jest kilku czy kilkunastu opiekunów, którzy niemalże uczestniczyli we wszystkich zlotach. I za to wam serdecznie dziękuję. Macie państwo piękną tradycję, bo swego czasu był wysyp tego typu inicjatyw i tylko nieliczne przetrwały i dotrwały do tak pięknego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, mam na imię Maciej, ponieważ rodzice nazwali mnie ze względu na Maćko z Bogdańca z Krzyżaków. I tak się złożyło, że moja historia bardzo mocno związała się z Henrykiem Sienkiewiczem. Jako 11-letni chłopiec widziałem pierwszy zlot szkół sienkiewiczowskich i tata nie spodziewał się, że będą miały kontynuację do dzisiaj. Byłby bardzo szczęśliwy, że państwo kontynuujecie tę tradycję. Pani doktor Adrianna Adamek-Świechowska, sienkiewiczolog młodego pokolenia, mogę powiedzieć chyba najwybitniejsze dzisiaj, powiedziała, że szkoły sienkiewiczowskie potrafią dbać o pamięć o patronie jak żadne inne szkoły. I to jest rzeczywiście prawda. Szczerze mówiąc, wystąpienie podczas zlotów szkół sienkiewiczowskich jest najtrudniejszym wystąpieniem. O wiele łatwiej mówić do szkół w muzeum, w miejscu urodzenia pisarza, ponieważ targają mną również duże emocje. Widziałem, jak zloty przebiegały, jak przeżywał je mój tata, jak zloty go napędzały do wielkiej pasji, zaangażowania i jak wracał do domu. Jak bardzo był szczęśliwy, że jesteście rodziną. Kontynuujecie tę pracę, chociaż taty już nie ma. I naprawdę z głębi serca chciałbym wszystkim i każdemu z osobna podziękować. To jest niesamowity czas dla nas wszystkich. Ja wiem, że wśród nas jest wiele młodych osób. I zapewniam, że jak przekroczycie te 25 lat, będziecie z rozrzewnieniem wspominać ten udział podczas zlotu właśnie w Tczewie, a może kilku kolejnych. I będziecie tęsknić za tym czasem, za tym, co tutaj doświadczyliście i co przeżyliście.
To jest niepowtarzalna szansa, by poznać aktorów głównych ról ekranizacji dzieł pisarza, by spotkać się z rodziną naszego noblisty. I chociaż o samym Sienkiewiczu moglibyśmy mówić dużo, nawet wchodząc w polemikę z prezydentem miasta, ja muszę powiedzieć, że Henryk Sienkiewicz był osobą nietuzinkową i wyjątkową, a jednocześnie był osobą z krwi i kości, który mówił, że gdy miłość ojczyzny gaśnie, nadchodzą czasy łotrów i szaleńców. A dlaczego wspominam akurat tą frazę? Dlatego, że dzięki wam muzeum może się rozwijać, może wzbogacać swoje zbiory. Jakiś czas temu zwróciłem się do szkół sienkiewiczowskich z apelem, byśmy wspólnie z rąk prywatnych wykupowali pamiątki po Henryku Sienkiewiczu. Dzięki państwa zaangażowaniu Muzeum Woli Okrzyjskiej zgromadziło do tej pory 36 kart rękopisów pisarza. Czasami to są bardzo drobne kwoty, ale to nie jest ważne. Liczy się współudział, współuczestnictwo w tej akcji, po to, byśmy mogli przywrócić polskiemu społeczeństwu rękopisy Henryka Sienkiewicza. Zaapelowałem rok temu o to podczas lotu w Puławach. No i to, co możemy zrobić wspólnie, przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Można powiedzieć o wysypie pamiątek po pisarzu, które trafiają w gruncie rzeczy do samego źródła, do Woli Okrzyńskiej. Bardzo dziękuję, bo wśród nas są szkoły, które pomagają muzeum. Nie tylko symbolicznie, ale czasami to są naprawdę bardzo ładne kwoty. Chciałbym powiedzieć, że zakończenie tej akcji nastąpi za parę tygodni i my oczywiście wszystkim państwu podziękujemy w odpowiedni sposób. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy, a również do odwiedzin w miejscu urodzenia patrona waszych szkół, Woli Okrzyńskiej. I jeszcze ostatnie zdanie. Pani dyrektor, dziękuję i przepraszam. Za co to pani dyrektor wie najlepiej, ale z drugiej strony powinienem powiedzieć to już w Bydgoszczy. Nie zrobiłem tego publicznie, więc przepraszam. Tak. Tajemnica, ale myślę, że dzięki naszym kontaktom zawiązały się między muzeum a tą szkołą serdeczne relacje i cieszę się, że zlot trafił do Tyczewa. Panie dyrektorze, w imieniu społeczności Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, w imieniu Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli i uczniów pragniemy również przyłączyć się do tego, aby muzeum mogło kupić jeszcze więcej pamiątek po naszym patronie. I przekazujemy taki symboliczny czek, a pieniążki wpłyną na konto muzeum. Bardzo dziękuję. To jest kwota symboliczna. To jest bardzo duża kwota. Jak cenne są pamiątki po Sienkiewiczu? Ja ze swojej strony powiem szczerze, jedna karta rękopisu Potopu to jest koszt 7000 zł. Więc wyobraźcie sobie państwo, że nasze muzeum oczywiście nie byłoby w stanie sama tego udźwignąć, ale grosz do grosza. Marzenia się spełniają i państwo wszyscy tutaj możecie być częścią tej akcji. W zasadzie jest to jedyna i ostatnia kolekcja rękopisów pisarza, która jest dostępna, które można wykupić z rąk prywatnych. Jest to sprawa bardzo delikatna, ale cóż, trzeba działać, bo taka szansa się nigdy więcej nie powtórzy. Rękopisów po Sienkiewiczu już nie będzie, więc albo coś zrobimy, albo przepadnie. A wszystkie te pamiątki można zobaczyć na Facebooku naszej szkoły, bo my pokazujemy to, co pan dyrektor na Facebooku muzeum pokazuje. Także zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos, powiedzieć do nas kilka ciepłych słów, to w takim razie zapraszamy. O, bardzo nam miło. Teraz kolejna mikrofona zimowata. Słyszeliśmy dużo o Sienkiewiczu, o muzeum, ale my przyjechaliśmy na zlot szkół sienkiewiczowskich. A ja jestem związana od podszewki, znam historię zlotów. Jestem jedynym
żyjącym takim najstarszym eksponatem, który nie tylko zna całą historię muzeum, bo my tworzyliśmy muzeum z mężem. Z mężem. Przyszliśmy na rok, dwa. Ja jestem z Kujaw, już to powtarzałam. Przejeżdżaliśmy tam po Sławę, Klipno, tam właśnie. Z rozrzewnieniem właśnie odwiedziłam Toruń, które w dzieciństwie chyba byłam w Toruniu. No, a mąż spod Łodzi na rok, dwa. Jak Sienkiewicz nas bardzo związał. Skoro my w tym miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza spędziliśmy całe swoje życie. Mąż dyrektorem był prawie 50 lat. A więc to Sienkiewicz związał nas i mieliśmy już chęci wracać w nasze strony rodzinne te 2-3 lata. Inicjatywa zlotów szkół sienkiewiczowskich zrodziła się 26 lat temu. Było to zlot w spartańskich zupełnie warunkach. Tutaj niektórzy, pan Mojski czy Łukowa, czy inni wiedzą, jak to było pod namiotami. Było 32 czy 5 szkół zjechało do Woli Okrzeńskiej. Nie było odpowiedniej kanalizacji, nie było wodociągów, niczego, ale tam studnia, nie studnia. A aplikacją to były najgorsze problemy. W każdym razie, jaka była cudowna atmosfera. Jaka była piękna. Jakie śpiewy, jakie ogniska. Jeszcze pogoda była fatalna. To nic nie było. Tylko właśnie tam zapadła decyzja, że my jesteśmy szczęśliwi, że możemy się zebrać ze szkół sienkiewiczowskich i my chcemy rokrocznie się spotykać. I zaczęto spotykać się właśnie w małych miasteczkach, a nawet na wsi też były organizowane te imprezy. Także ja wiem, historię znam każdego zlotu, w każdej miejscowości. Nie mogłam uczestniczyć we wszystkich zlotach, bo tak się złożyło, że ja nie tylko byłam nauczycielem języka polskiego w Wole Okrzeńskiej, ale byłam również przewodnikiem muzealnym. A jak nie byłam jeszcze na etacie, no to moim świętym obowiązkiem było pomagać mężowi. Cieszyliśmy się z każdego eksponatu, jaki zdobyliśmy, bo gdy w muzeum przyszliśmy, było 17 książek tylko Sienkiewicza, więcej, no nic. I trzeba było pokonać setki kilometrów, żeby te eksponaty zdobyć, żeby to muzeum z 3 sal powiększyć do 7 i to uczyniliśmy. Teraz, jak już Państwo wiecie, kontynuuje syn. Myślę, że się sprawdza w wielu przypadkach, ale nie słucha uwag mamy. Dobra, dobra, najczęściej i tak kiwnie ręką, pójdzie. W każdym razie ja w dalszym ciągu na odległość nawet czuwam nad muzeum. Czuwam i chciała, i mąż, powiem tylko krótko, mąż kiedy był już bardzo chory, to myślał o was, myślał o zlotach i do mnie mówi, przekazuje pałeczkę, pamiętaj, żebyś dążyła do tego, żeby tą historię znało młode pokolenie, historię zlotu. I nie przerywajcie. I jeszcze powiedział, powiedz to Maćkowi, że zloty są tak bardzo ważne w historii właśnie. Dlatego cieszę się, że mogę z tego miejsca powiedzieć, że już teraz uprzedzę tu dyrektora, że kiedy dzisiejsze było takie zachwianie, czy będzie 27 zlot szkół sienkiewiczowskich, czy nie. I kiedy zaapelowałam w szkole, mówiłam, bo niektóre szkoły się w ostatnich dniach wycofały z organizacji. Wiadomo, że to trzeba pokonać bardzo, bardzo dużo, prawda, pani dyrektor? Ja wcale się nie dziwię, ale mówię, jak ja mężowi powiem, że jest przerwa. To będzie na mnie. I no, no miał taki żal. A więc mikrofon wzięłam w szkole i tak prosiłam, żeby się skontaktować jeszcze, bo już szkoła w Warszawie powiedziała, że za 2 lata. No to usłyszałam już panią z Malborka, panią dyrektor, że Malbork też podejmie się organizacji. Bardzo się cieszymy. Ale taka młoda pani z Olecka doszła do mnie, młoda nauczycielska, i mówi, że dzwoniła do dyrektorki, że nie może być przerwy. I pani dyrektor wyraziła zgodę na to, że 27 zlot szkół sienkiewiczowskich odbędzie się w pięknym Olecku.
ja otrzymałam telefon. Pani dyrektor kazała z tego miejsca podziękować wszystkim i pozdrowić serdecznie i zaprasza gorąco za rok do Olecka. Mówi, że chyba nie będzie gorzej jak w Tczewie. No więc, bo tam mamy jeziora, przecież to też woda, a więc, a kwiaty, które otrzymałam tutaj z rąk, to złożę na grobie męża w Siedlcach po powrocie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja mam nadzieję, że trudno będzie nas jednak przebić. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos na scenie, to zapraszamy. W takim razie dziękujemy za przemówienia. Szanowni Państwo, tradycją zlotów szkół sienkiewiczowskich są konkursy dla młodzieży. W ramach tegorocznego zlotu ogłoszono następujące konkursy. Konkurs plastyczny dla klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych Mural z Sienkiewiczem. Projekt murala związanego tematycznie z sylwetką pisarza lub bohaterami jego dzieł. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych Graj z Sienkiewiczem. Gra planszowa na podstawie powieści Pustynia i w Puszczy. Konkurs literacki dla klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych obejmujący dwa tematy. Quo Vadis człowieku XXI wieku. Czasy Henryka Sienkiewicza, a współczesna rzeczywistość. Etos rycerski dawniej i dziś. Bohaterowie Sienkiewicza, a współczesność. Konkurs literacki dla szkół podstawowych obejmujący dwie formy literackie. Pierwsza. Gdyby Staś i Nel podróżowali dzisiaj. Napisz opowiadanie z elementami fantastyki. Oraz druga. Śpiewamy o Sienkiewiczu. Napisz tekst piosenki tematycznie związanej z sylwetką Henryka Sienkiewicza lub bohaterem jego dzieł. Nagrody w konkursach ufundowali starosta tczewski, prezydent miasta Tczewa oraz starosta łukowski. Jury w składzie dyrektor szkoły pani Elżbieta Tamara Małecka, nauczyciele bibliotekarze pani Angelika Rogińska oraz pani Alina Lasson-Tumialis ogłosiło następujące wyniki. W konkursie plastycznym dla klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych Mural z Sienkiewiczem. Oczywiście laureatów wraz z opiekunami zapraszamy w tym momencie na scenę. Miejsce pierwsze. Weronika Szczepaniak z zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej. Pod opieką pani Justyny Piestrzyńskiej. Miejsce drugie. Natalia Knop ze szkoły podstawowej w Siedlcach. Pod opieką pani Agnieszki Bączek. Trzecie miejsce. Klaudia Ciemka z zespołu szkolno-przedszkolnego w Wierwce pod opieką pani Magdaleny Szymczyk. Oraz wyróżnienie. Krzysztof Olszewski z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Sąkolnie pod opieką pani Emilii Gęziak-Ryska. Zapraszamy jeszcze pana sekretarza powiatu łukowskiego, pana Jerzego Siwca. Thank you.
Jeszcze raz poprosimy o gorące brawa dla laureatów pierwszych trzech miejsc. Dziękujemy bardzo. I tą stroną prosimy o zejście ze sceny. W konkursie literackim dla szkół podstawowych w kategorii piosenka. Pierwsze miejsce Natalia Bombas ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach pod opieką pani Bożeny Stosio. Bardzo poprosimy o laureatów o wyjście na scenę i stawienie się tam w takiej samej kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca oraz wyróżnione miejsce. Miejsce drugie Marcin Chrydziuszko ze Szkoły Podstawowej w Szczawnicy pod opieką pani Bogumiły Adamczyk. Miejsce trzecie Paula Biskup ze Szkoły Podstawowej w Turku pod opieką pani Ewy Pawlak. Oraz wyróżnienia. Aleksandra Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Trzasnyszu pod opieką pani Wiolenty Jabłońskiej. Gabriela Meczko ze Szkoły Podstawowej nr 98 w Krakowie pod opieką pani Marii Bielziomek. Oraz ostatnie wyróżnienie Magdalena Lewczuk ze Szkoły Podstawowej w Adamowie pod opieką pani Ewy Lewczuk. O wręczenie nagród poproszę prezydenta miasta Tczewa pana Mirosława Połockiego. Dziękujemy bardzo laureatom. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na widownię. W konkursie
konkursie literackim dla klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Pierwsze miejsce Jolanta Konstantinów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku pod opieką pani Marty Domańskiej. Miejsce drugie Lena Anklewicz ze Szkoły Podstawowej Brzeżęczyca pod opieką pani Renaty Wolniewicz. Trzecie miejsce Ignacy Dąbkowski ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach pod opieką pani Bożeny Czarneckiej-Akusz. Pierwsze wyróżnienie Paulina Zawrotniak ze Szkoły Podstawowej w Zamościu pod opieką pani Katarzyny Bochniak-Cybul. Drugie wyróżnienie Sylwia Rachańska z Zespołu Szkół Grabowców pod opieką pani Teresy Goździejewskiej. Prosimy o wręczenie nagród przewodniczącą Rady Powiatu Tczewskiego panią Barbarę Kamińską.
zaprosiliśmy. Aleksandrę Klimek. Aleksandrę Klimek wraz z opiekunem, z panią Anną Ląd. Za miejsce pierwsze. Za miejsce drugie Wiktorię Tec wraz z opiekunem panią Małgorzatą Szeremetę. Oraz za miejsce trzecie Amelię Pływaczyk wraz z opiekunem panią Karoliną Kubilus. Zapraszamy także na scenę panią dyrektor Elżbietę Tamarę Małecką. Serdecznie przywitać wszystkich uczestników i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być na kolejnym zlocie. Reprezentuję tutaj własną rodzinę, czyli rodzinę Henryka Sienkiewicza i tę z Oblęgorka i z innych części Polski. I oczywiście przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia od wszystkich nas, specjalnie od seniorów, czyli od mojej mamy, która jest ma ponad 91 lat. I mojego wuja Juliusza, który był wielokrotnie uczestnikiem zlotów sienkiewiczowskich, który już no niestety PESEL jest nieubłagany i nie pozwala im już na takie długie wyprawy i długie posiedziska, tak jak dzisiaj. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednej osobie, która także jest związana ze zlotami. Wczoraj odeszła Barbara Wachowicz, która jest niewątpliwie, ma wielki udział i w zlotach sienkiewiczowskich, i w propagowaniu życia i twórczości mojego przodka, i nie tylko. Była wielkim miłośnikiem Żeromskiego, ma olbrzymie zasługi dla Kielecczyzny i w ogóle jest mistrzem mowy polskiej i ma wiele, wiele, wiele zasług
mimo że była osobą, która wzbudzała trochę skrajne emocje, jedni ją lubili, inni jej nie znosili. I chciałam tylko wspomnieć moment, kiedy ja Barbarę Wachowicz poznałam. To było bardzo wiele lat temu, rok 64. Ja byłam 12-latką. Basia przyjechała do Węgorka. Nie pomnę po co. Myślę, żeby zrobić wywiad z moją babcią, czyli synową Henryka Sienkiewicza, Zuzanną. I pamiętam do dzisiaj dokładnie, jak była ubrana. Zapewniam Państwa, to nie były jeszcze fiolety. Więc pomyślmy o Basi, która ma duże zasługi także dla zlotów szkół sienkiewiczowskich. Bardzo dziękuję za te wspomnienia pani Barbarze. Pani Anno, obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Henrykowi Sienkiewiczowi nie było dane dożyć tego momentu, zmarł 2 lata wcześniej w Szwajcarii i chcielibyśmy kilka słów usłyszeć od pani na temat właśnie tego pobytu w Szwajcarii pisarza i tej działalności wówczas takiej na polu tym patriotyczno-obywatelskim, prawda? No, Henryk Sienkiewicz był w ogóle społecznikiem i od początku swojej kariery literackiej, którą rozpoczął wcześniej, myślał także o Polsce, o Polakach, o narodzie, o tym, że byliśmy krajem nie istniejącym na mapie. Jego pierwszą taką społeczną akcją dużą, która spowodowała przesunięcie obchodów jego własnego jubileuszu o 2 lata na rok 1900, była inicjatywa zebrania środków, wybudowania i odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie z okazji stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sienkiewicz uważał to za swój patriotyczny obowiązek. Ale rzeczywiście ostatnie 2 lata życia poświęcił w Szwajcarii, poświęcił działalności no wielkiej. To było stworzenie wraz z Ignacym Paderewskim Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Komitet w skrócie nazywany albo wewejski, ponieważ mieścił się w miejscowości Wewe nad Jeziorem Genewskim, albo komitet był po prostu komitetem sienkiewiczowskim. Sienkiewicz temu komitetowi prezesował aż do śmierci w listopadzie 1916 roku. Jest to na pewno wielkie przedsięwzięcie, bardzo skuteczna działalność, bo dzięki tym wielkim nośnym nazwiskom Sienkiewicz i Paderewski zebrali w ciągu kilku lat ponad 19 milionów szwajcarskich franków i te pieniądze, te środki zostały przekazane na pomoc ofiarom wojny na terenie Polski, na terenie wszystkich 3 zaborów. I tutaj a propos zaborów, na Sienkiewicza robiono wielkie naciski, żeby się zdeklarował politycznie. I lawirował jak mógł, żeby tego nie zrobić, bo uważał, że jeżeli się zdeklaruje po którejkolwiek w stronie opcji politycznych, to nie będzie w stanie pomagać wszystkim Polakom na terenie całej Polski. I tak na przykład była w lutym 1915 roku Sienkiewicz został zaproszony na spotkanie ludowców, którzy no, też dywagowali nad przyszłością Polski. Sienkiewicz na to spotkanie nie pojechał. W związku z tym delegacja ludowców z Witosem na czele odwiedziła Sienkiewicza i robiono olbrzymie naciski, żeby właśnie powiedział, co myśli na temat przyszłości Polski. Ja sobie pozwolę przeczytać taki fragment wspomnień już samego Witosa, który po tym spotkaniu napisał. Staraliśmy się wybadać Sienkiewicza co do jego poglądów na sprawę polską i poznać jego polityczną orientację. Czynił to szczególnie dość natarczywie nawet pan Tetmajer. Sienkiewicz jednak pod tym względem wciąż był bardzo ostrożny i wstrzemięźliwy. Nikogo nie potępiał za jego przekonania, otwarcie też swojego zdania nie wypowiedział. Oświadczył natomiast bardzo dobitnie na końcu rozmowy. Moi panowie, przez blisko 1,5 roku panowali nad nami tak Niemcy, jak i Moskale. Gdy zaś Moskale odeszli we wsi Oblęgorek, w której mam majątek, nie pozostał tam żaden ślad ich pobytu. Proszę mi pokazać choćby jedną miejscowość, w której gospodarowali przez ten czas Niemcy, ażeby o niej po ich odejściu można to samo powiedzieć. To nam wystarczyło.
to powiedział Witos. Z kolei w maju 1916 roku, z okazji 70. rocznicy urodzin Sienkiewicza, wizytę mu złożył Władysław Sikorski. I także usiłował pozyskać Sienkiewicza dla czynu zbrojnego podjętego przez Legiony. Sienkiewicz otrzymał z rąk Sikorskiego odznakę honorową Legionów Parasol, to jest w zbiorach prywatnych rodziny ta odznaka. I Sienkiewicz właściwie nie mógł się specjalnie odmówić przyjęcia tej odznaki, ale niespecjalnie mógł się z nią obnosić, bo to też by była forma zdeklarowania się po której stronie. A naprawdę bardzo, bardzo chciał być z powodu nośności swojego nazwiska, z powodu swojej popularności, chciał zachować kompletną neutralność. Cała działalność tego komitetu wewejskiego czy sienkiewiczowskiego została skomentowana już po śmierci Sienkiewicza przez Ludwika Mycielskiego, który napisał tak. Też Państwu pozwolę sobie przeczytać, bo to są króciutkie, a dosyć ważne słowa. O Sienkiewiczu tak napisał. Budził krzepy i hartował duszę narodu. Niósł mu zdrowy pokarm duchowy i rozsławiał jego imię po świecie. Skoro zaś się tego okazało potrzeba, oddał się na usługi tej Polski, co cierpi nędzę i głód. No, faktycznie wiemy, że ostatnie dwa lata życia, Sienkiewicz zresztą zmarł 3 dni po wizycie delegacji endeckiej u siebie w hotelu Lilac w Wewer. Dosyć się także tą wizytą zirytował, bo to była kolejna próba nacisków na niego, żeby się znowu opowiedział, zdeklarował. Bardzo dziękujemy za to wspomnienie i te słowa. A jeszcze takie pytanie. Mieszka pani w Oblęgowie, w tym miejscu, gdzie, znaczy Oblęgowiek, majątek oblęgowski otrzymał Sienkiewicz w darze od narodu. Rzadko tam mieszkał, prawda? Nie mieszkał długo, ale ja chciałam panią zapytać, jak to jest żyć w takim miejscu, w cieniu wielkiego przodka i jakie były losy tego majątku w II Rzeczpospolitej i w PRL? Sienkiewicz rzeczywiście do Oblęgowka się sprowadził dopiero w 1902 roku, w czerwcu, i miał zamiar zamieszkać tam na stałe. No ale po przemieszkaniu pierwszej zimy okazało się, że to jest absolutnie niemożliwe. Musimy pamiętać, że wtedy nie było dróg bitych, nie było elektryczności. No były warunki, może dom był duży rzeczywiście i wygodny, natomiast warunki poza tym były spartańskie. Także od 1903 roku Sienkiewicz traktował Oblęgorek tylko jako rezydencję letnią i przyjeżdżał tam tylko w czasie wakacji. I ostatnie wakacje to był właśnie 1914 rok, gdzie na przełomie przyjechał dosyć późno, bo w drugiej połowie lipca i już na początku sierpnia wyjechał z powodu wybuchu I wojny światowej. Jak wiemy, dostał majątek, który obejmował 206, w dzisiejszych miarach, to mówiąc, bo to było podawane w morgach, ale w dzisiejszych miarach, czyli w hektarach, to było 260 hektarów ziemi i 80 hektarów lasu. Majątek przetrwał nienaruszony do roku 1945, bo po śmierci Sienkiewicza był administrowany przez, na potrzeby właściwie administrowała tym majątkiem ostatnia żona Henryka Sienkiewicza, Maria Zdrabska-Sienkiewiczowa. A potem po jej śmierci w Oblęgorku zamieszkał po swoim ślubie syn pisarza, czyli mój dziadek Henryk Józef z żoną Zuzanną. I tam w Oblęgorku się urodziło 3 z ich 4 dzieci, czyli moja mama, która jest najstarsza, jej jedna siostra i najmłodszy brat. Jedna z córek urodziła się w Krakowie. W 1945 roku przewaliła się oczywiście, front przeszedł przez Kielce, tak jak przez Warszawę 17 stycznia i teoretycznie 18 stycznia Polska była, nazwijmy to, wyzwolona. I już na początku lutego pojawili się komisarze ludowi, którzy moich dziadków doręczyli im nakaz opuszczenia granic powiatu kieleckiego w ciągu dni 3. Dziadkowie się wyprowadzili z Oblęgorka, ale dzięki znajomym, którzy mieszkali w Kielcach, w głębokiej konspiracji zamieszkali w Kielcach przy ulicy Nomen Omen Henryka Sienkiewicza.
Szanowni Państwo, jest wśród nas gość szczególny, wcześniej przedstawiany i wymieniany, wielka dama Polskiego Teatru i Kina, pani Ewa Wiśniewska. Jedna z najbardziej utalentowanych, najpiękniejszych polskich aktorek. To wyczytałam w, nie wiem, 56 źródłach chyba. Nic na to nie poradzę. A teraz, czy się nie mylę, ponad 70 ról filmowych, ponad 70 ról w spektaklach teatralnych. Praca u takich reżyserów jak Wajda Hoffman, Hanuszkiewicz, Barry Jachęciński, Morgenstern, Gutz, Englert, Dziewoński, zgadza się? Czyli tak. Największa plejada. Mnóstwo znakomitych ról filmowych i teatralnych. Szczególnie cenne nagrody to Złota Kaczka dla najlepszej polskiej aktorki, Feliks Warszawski za najlepszą rolę kobiecą w Grudzeniu w Teatrze Narodowym, Wielki Splendor, Nagroda Polskiego Radia za kreacje radiowe, no i nagroda imienia Ireny Solskiej, bardzo wyważona. Ale to dopiero będzie mi wręczone we wrześniu. Ale już ogłoszono. Przyznawana przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej. Bardzo mi miło. Czyli jest pani spełnioną artystką. Bo ja wiem, artysta nie jest nigdy spełniony, bo zawsze dąży do tego. Wydaje mi się, że w każdym razie cel jego jest jeszcze odległy. Ja nie wiem, może ja wyglądam jak osoba nad grobem i powinnam już uważać, że jestem spełniona. To ze względu na w środku siebie jeszcze jestem kobietą przy nadziei. Cieszymy się. Ja wiem, że Cudzoziemka to taka rola, o której wszyscy mówią, bardzo wielka, ważna. No, wszyscy, czy są na sali ci, którzy doktor Ewę wspominają serial. To z dobrą pamięcią, może. Ale no, nas najbardziej interesuje Kniachini Kurcewiczowa. Co tu dużo ukrywać. No oczywiście, bo to się wiąże w naszym świętym. Tak, proszę powiedzieć, jak to jest grać w takim filmie, który jest ekranizacją tak ważnej powieści dla Polaków? To było takie coś szczególnego? Nie miałam świadomości brzemienia. Że tak powiem, że występuję w dziele wspaniałym, panie prezydencie. Natomiast wielką było to przygodą. Niektórzy aktorzy amerykańscy mają zwyczaj mówić po zdjęciach w filmie, załóżmy, jak im urwało rękę, nogę, przestali mu właściwie widzieć na oczy. My świetnie się bawiliśmy na planie. My rzeczywiście fantastycznie się nie tyle bawiliśmy, ile z przyjemnością pracowaliśmy nad tą sprawą. Dialog był świetnie napisany, zborny. Postać była krwista, taka jak należy. Ja miałam przygodę niesłychaną kiedyś na planie, znaczy wiele przygód, ale akurat tycząca Kniachini Kurcewiczowej. Mianowicie kiedyś, czy jak ja bym mówiła bez tego mikrofonu, to bym mogła mnie słychać? Nie. Dobrze, będę mówić tak. Mianowicie pomylono czas mojego przywozu pod Płońsk, gdzie kręciliśmy rozłogi. Chciałam o to zapytać, gdzie były rozłogi? Właśnie tam, że skansen pod Płońskiem. W sierpcu, skansen w sierpcu. W sierpcu, tak jest. W każdym razie
ja zostałam później przywieziona niż wymagały to układ scen. No więc Hoffman, który ja widziałam z charakteryzatorni, jak biega lata cały czerwony na tamtym, a ja jestem dopiero robiona na te niachinie i z przerażeniem patrzę przez to okno charakteryzatorni na ten majdan cały i ten ganek w rozłogach, gdzie wyłazi nas przed ten ganek w pełnym planie miała wyjść, niby kniachini przywitać właśnie wszystkich. Ja muszę to pokazać, ponieważ wzięli do pomocy jakąś kogoś z ekipy filmowej, przebrali w mój kostium i wyszła na, właśnie przed ten ganek niby kniachini, czyli ja. Ja wszystko jedno, jak to w pełnym planie jest, to proszę zabrać. Ta scena jest w filmie? A skąd? Mianowicie powiedziałam, żeby wezwali tę naszą ekipę, osobę. Zerwano z niej ten kostium, ubrali mnie. No i jak weszła kniachini, to wyszła, prawda? A nie... No właśnie. Do pewnego stopnia, nie, ale po prostu chciałam ratować postać przecież. Hoffman powiedział, że pani jest urodzona dla kostiumu. Że pani jest urodzona dla kostiumu. Że... Tak lubię, bardzo często w teatrze grywałam. No właśnie, a na przykład Wiedźma Jarucha w Starej Baśni. Ach, to cudowne, łaski. Ale jak to jest, jak tak piękną kobietę ucharakteryzują na wiedźmę, to pani wewnętrzne ego się z tym nie kłóci? A dlaczego? Nie wiem. Ale ja nie jestem celebrytką, ja jestem rasowym aktorem. Rozumiem. Mnie to bardzo właśnie bardzo interesuje. Na przykład pan Krysiak, charakteryzator z ok. Ja muszę tak użyć, bo ja pani nie widzę. Nie, pani siedzi w tym miejscu, bo inaczej ja bez znowu pozostałam. Mianowicie pan Krysiak, którego ja poprosiłam, żeby on mnie charakteryzował, nie charakteryzatorka dla kobiet, czyli dla skorupki, skorupko. W każdym razie, tylko żeby mnie męski charakteryzator charakteryzował. I on właśnie mówił, no, przychodzimy i niszczymy. I rzeczywiście mnie tam zamalował wszystko, co trzeba, robił na twarzy, tak jak trzeba. Ale o czym innym chciałam... Jarucha? No tak, to z kolei w Jarusze tylko poprosiłam, żeby mi zrobili tę szczękę, protetyk z przodu, te zęby, które mam straszne, z domu do tej pory. Tak? Mama. I straszę mnie, kiedy gości, jak przychodzą. Natomiast, no to było chyba uzasadnione, przecież jakaś babina, która żyje w lesie cały czas, liście ma w głowie, włosy nieczesane, jakieś peruka siwo-czarna. Niemożliwe byłoby, żeby miała normalne zęby, no, zgadzam się, zgadzam. No więc dlatego poprosiłam. Wspaniała rola. A pani Ewa, wracając do kniachini Kurcewiczowej, ja myślę, że tutaj wiele pań na sali też jest ciekawych. Chodzi nam o Bohuna, Aleksander Domagarow. Wszystkie się w nim kochałyśmy w tym filmie, jak grał. Tak. Co to za kolega z domu? To świetny aktor. Świetny, prawdziwy, rasowy, tak jak rosyjscy aktorzy potrafią po szkole Stanisławskiego być. Prawdziwy aktor, który przygotowany był do roli genialnie. On mówił po polsku. On sam, ten śmieszniak mówił, tak mówił. Natomiast on genialnie przecież fechtował, genialnie jeździł konno. On był przygotowany do tej roli autentycznie, bardzo rzadko. Właściwie on nie był dublowany w pojedynkach. Wykonywał je sam.
No, filmy Jerzego Hoffmana to wielka sprawa, ale jeszcze chciałam zapytać o role komediowe. Bo przecież pani grała też u Barei. W czym? U Barei. Tak? Tak, u Barei. No właśnie. A lubi pani role komediowe? Ale co? Czy lubi pani takie role w komediach? Bardzo, bardzo. Tylko żeby nie było ich za dużo. Nie? Lubię, jak jest tak jakby płodozmian zachowany. Natomiast wiem, że w telewizji co pewien czas jest z uporem maniaka puszczany film, co mi zrobisz, jak mnie złapisz. No, ale to jest dobre. Tak, dobre i dowcipne i genialne dialogi ma. No ty ma. Widziała pani, ja nie jestem celebrytką, jestem aktorem i ja sobie znalazłam taką pani wypowiedź. Zacytuję. W tym zawodzie chodzi o to, aby istnieć, a nie zaistnieć. W obecnych czasach zostać znanym nazwiskiem można właściwie na podstawie jednego drobnego dokonania. Tymczasem, żeby to miało znaczenie, trzeba to sprawdzić, ulepszyć, powielić. Dla Polskiego Radia pani tak powiedziała. Tak, dlatego że uważam, że jest to zawód artystyczny, który wymaga pieczy. Nad tym trzeba czuwać, myśleć o tym, żeby się rozwijać, a nie stać w miejscu i odcinać kupony. Mogłabym, ale nie lubię. Prawdziwy aktor. Nie potrafiłabym. A poza tym ja bardzo kocham ten zawód. Ja na swoje 50-lecie w Teatrze Narodowym powiedziałam, że ja właśnie po tych 50 latach w dalszym ciągu ten zawód bardzo kocham i powtórzyłam, zacytowałam słowa mojego ojca, nie żyjącego już w tej chwili, skrzypka Filharmonii Narodowej, który powiedział, że w tym zawodzie jest ważne. Talent, praca i szczęście. Jeszcze zacytuję słowa. I dlatego teraz, jak wpadają mi z bokowca jakieś objawienia pod tytułem gwiazdy, których ja w ogóle nie wiem, że istnieją. Gwiazdy jednego serialu. Na przykład. To w zawodzie na przykład muzyka jest to niemożliwe. Nikt nie wyleci na estradę i nie zagra koncertu Paganiniego. Czy Chopina, prawda? Musi ćwiczyć kilka godzin dziennie do 10. Natomiast w naszym zawodzie biednym aktora bywają takie nieszczęsne przypadki. No właśnie. I pan dyrektor Jan Englert powiedział o pani karierze, to efekt niezwykle rzadkiego połączenia pracy, rzetelnego podejścia do zawodu, graniczącego nawet z nadgorliwością w wypełnianiu obowiązków i z prawdziwą miłością do teatru. I jeszcze powiedział, nie zauważyłam nigdy, by specjalnie zabiegała o popularność czy uwielbienie. Być może dlatego, że zawsze je po prostu miała. Nie brakowało jej ani propozycji zawodowych, ani ofert matrymonialnych. Taka piękna opinia od szefa. To dobry szef, Jan Englert? Bardzo i mądry. I świetnie steruje tą nawą, którą jest Teatr Narodowy. Oto potwór jest. A w czym teraz można panią oglądać w teatrze? W pięciu, ale tango już po 9 latach grania. Dalej tango. Tango Jarockiego, tam gram babcię i bardzo się cieszę z tego zawsze. Mianowicie jeszcze występuję w spektaklu Łysa Śpiewaczka Joneski, Kotka na dachu Tennessee Williamsa, Madame de Sade Mishimy i Korpionie z Uwagi. To bardzo dużo. To kilka tytułów. Pani Ewa, a stawiała już pani dzisiaj po seansa? Dzisiaj nie miałam czym, bo jakoś jechałam pociągiem. Ale zastrzegam, że ja nie stawiam pasjansa po to, żeby mi jak wyjdzie, to nie wiem co, tylko stawiam dla możliwości konfiguracji i przewidywania. To jest pasja, tak? To jest pasja, pasja. Pasja, ale wie pani, że pasjans po włosku nazywa się solitario, czyli samotny, samotność jakby. No to w następnym pasjansie myślę, że będzie kolejna rozrywka i rozwijanie. Ja
Ja po prostu bardzo lubię grać w bryża, więc kombinowanie układu. Gram na pieniądze. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą galę. Szanowni Państwo, kończymy część oficjalną. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe, sztandary szkół imienia Henryka Sienkiewicza wyprowadzić. Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Autorami scenariusza i reżyserami inscenizacji są panie Anna Rozwadowska i Anna Wojtaś. Którą kojarzę, jest Quo Vadis. Czytałem ją, ponieważ interesuję się początkami chrześcijaństwa. Najciekawszy był dla mnie wątek zderzenia dwóch światów,
który po mistrzowsku nakreślił Sienkiewicz. Masz rację, z jednej strony przepych, bogactwo, a z drugiej ubóstwo, wiara i modlitwa. Dwa światy, które nie mogły istnieć razem. Sienkiewicz pokazał, że w imię prawdziwej miłości można zrezygnować z tego, co kruche, ulotne i w zasadzie bezwartościowe.
bo nie daj Boże, prawdę powiem. Miast pytać spać orków macierzy, ucz modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomdło się za latą i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Wielką bitwę pod Grotwaldem, ale i mnóstwo rycerskich obyczajów. Odkąd znam to dzieło, zachwycają mnie wielkie bitwy, ale też rycerskie pojedynki, które były istotną częścią obyczajowości. Wielki mistrz Urliś wzywa Twój majestat, Panie, i księcia Witolda na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podniecić, śle wam te dwa nagie miecze. Mieczy ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą sam Bóg mi przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy on także wyznaczy, do którego sprawiedliwości linie się odwołuje, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość, a pychę zanosząc. Amen. Oh, God.
historia. Książki waszego Sienkiewicza to taka męska literatura. Bitwy, pojedynki, odważni ludzie walczący w imię wyższych wartości. Każdy znajdzie w utworach Sienkiewicza coś, co go zainteresuje. Sienkiewicz pisze głównie ku pokrzepieniu serc, lecz obok wątków historycznych i problematyki narodowej występują, jak już wiesz, ciekawe wątki miłosne. Niejedna moja koleżanka chciała, aby walczono o nią, jak Skrzetuski z Bokunem walczył o Helenę w ogniem i mieczem. Wybitność pisarza polega również na jego wszechstronności. Więc tak, napisał powieść przygodową, którą zna chyba każdy nastolatek. To książka pełna przygód Stasia i Nelly, którzy wędrowali przez pustynię. Muzyka.
pustyni i w puszczy. Powieść przygodowa dla młodzieży. Od tej strony nie znałem Sienkiewicza. Musiałbyś mieć dużo czasu na czytanie, aby poznać różnorodność jego twórczości. Ale zapewniam, naprawdę warto. Robi się już późno, a pewnie jeszcze wiele tajemnic kryją przed sobą utwory Sienkiewicza. Zgadza się. Chciałbym, żebyś pamiętał, że Sienkiewicz porusza w swych utworach niezwykle ważne problemy społeczne, które dotyczą również naszych czasów. Ostatnio omawiamy nowelę. Posłuchaj fragmentu noweli Janko Muzykant. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo, jak wiejskie dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy, bo i do roboty ból ladaco. Nie wiadomo skąd się to takie ulęgło, ale na jedną rzecz był tylko łapczywy, to jest nagranie. Nazywali go ludzie Janko Muzyka. Strójka, co chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć, liczył gwiazdy na niebie lub rozmawiał po cichu z psami, widział nieraz białą koszulę Janka przemykającą się w ciemności ku karczmy. Ale przecież chłopak nie do karczmy chodził, tylko pod karczmę. Tam przyczaiwszy się pod murem, słuchał. Wcale nie był jak inne dzieci. Był raczej jak jego skrzypki z gąta, które zaledwie brzęczały. Na przedmówku przy tym przymierał głodem, bo żył najczęściej surową martwią i także chęcią posiadania skrzypek. Ale ta chęć nie wyszła na dobre. We dworze miał skrzypce roka i grywał czasem na nich szarą godzinę, aby się podobać pannie służącej. Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami, aż pod otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć. Bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla niego świętość, której nie godzien tknąć, że to jakieś jego najdroższe ukochanie. A jednak pożądał ich. Chciałby przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej przypatrzeć się im bliżej. Biedne, małe chłopskie serce drżało na tę myśl ze szczęścia. Ach, wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie. Janek też patrzył coraz chciwie. Przykucnięty w łopuchach z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi ustami patrzył i patrzył. To strach zatrzymywał go na miejscu, to jakaś nieprzezwyciężona chęć pchała go naprzód. Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stadem słowik zaczął śpiewać i pogwizdywać cicho to głośniej. Idź. Pójdź, weź. Biedny, mały, skulony kształt zwolna i ostrożnie posunął się naprzód, a tymczasem słowik cichuteńko pogwizdywał idź, pójdź, weź. Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowe. Już nie okrywają jej czarne łopuchy. Na progu kredensowym słychać szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila jeszcze biała koszulka znikła. Już tylko jedna bosa nóżka wystaje za progiem. Janek już w kredensie. Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki i płaczliwy, jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął i nagle gruby, jakiś zaspany głos wychodzący z kąta kredensu spytał gniewliwie, kto tam? Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos spytał powtórnie, kto tam? Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zrobiło się widno, a potem, ech Boże, słychać klątwy, uderzenia, płacz dziecka, wołanie o, dla Boga, szczekanie psów, bieganie świateł po szybach, hałas w całym dworze. Drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym kilimkiem. Smutna historia, tyle w nieprawdy. Niestety, masz rację. To też niejako część naszej historii. Choć to fikcja literacka, może mieć wiele wspólnego z ówczesną rzeczywistością. Podobnie jak historia Skawińskiego, innej noweli Sienkiewicza. Posłuchaj fragmentu noweli Latarnik. Jest niewątpliwie. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swej skalistej wysepki. Łódź z Espinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po czym przywożący oddalają się natychmiast na całej zaś wysepce, mającej morgę rozległości, nie ma nikogo. W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze.
Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasy żywności, Skawiński, zeszedłszy w godzinę później z wieży, spostrzegł, że oprócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki były marki pocztowe Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres Skawiński Iskry, wypisany na grubym żaglowym płótnie. Rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał książki. Wziął jedną do ręki, spojrzał i położył na powrót, przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno. Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc. Zdawało mu się, że śni. Książka była polska. Ujrzał. Były to wiersze. Na wierzchu stał wypisany wielkimi literami tytuł, pod spodem zaś imię autora. Imię to nie było Skawińskiemu obce. Z tym większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale poczyna się dziać coś uroczystego. Naprawdę było jakoś uroczyście, a cicho i poważnie. Nagle wśród tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego, który czytał głośno, by się samemu lepiej rozumieć. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Oto 40 lat dobiegało, jak nie widział kraju. I Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej. A tu tymczasem ta mowa przyszła sama, do niego. Przepłynęła ocean i znalazła go samotnika na drugiej półkuli. Nagle jakiś głos rozlega się nad Skawińskim. Hej stary, wstawajcie, co to wam? Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem na stojącego przed sobą człowieka. Nie zapaliliście latarni. Pójdziecie precz ze służby. Stary pobladł. Istotnie, nie zapalił tej nocy latarni. Kolejna smutna historia. Sam wiem, jak to jeździć z dala od domu. Chociaż trudno moją sytuację porównywać z tym biednym człowiekiem. Teraz sam widzisz, jak różnorodna jest twórczość naszego noblisty, Henryka Sienkiewicza. Słuchaj, jestem wdzięczny za te wszystkie opowieści. Babcia nie uwierzy, ile wiem o tym Polaku. Dla mnie to również miłe spotkanie. No i niezła powtórka przez sprawdzianę. Do zobaczenia. Pewnie, może gdzieś, kiedyś, to ja opowiem tobie o pisarzu z mojego kraju. Merci, a bientôt.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w naszej uroczystości. Na pamiątkę pobytu w naszym mieście chcielibyśmy wręczyć drobne upominki naszym gościom honorowym. To już niestety koniec tego, co dla was przygotowaliśmy tutaj na miejscu. Wszystkich uczestników zlotu zapraszamy do autokarów, które zawiozą was do miejsca zakwaterowania. Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych imprezach i działaniach w ramach 26. Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich. Dziękujemy za miłe spotkanie.